radiowa 15. Korytarzowe ogłoszenia. Witamy bardzo serdecznie naszych słuchaczy w drugim odcinku audycji radiowej 15. Zapraszamy do wysłuchania korytarzowych ogłoszeń. Samorząd uczniowski pragnie poinformować, że 25 listopada w naszej szkole odbędzie się Dzień Pluszowego Misia. W tym dniu każdy z Was będzie mógł pochwalić się swoim pluszakiem. Ponadto od 21 do 24 listopada zorganizowana zostanie zbiórka misiów, które zostaną przekazane dzieciom ze Szpitala Klinicznego imienia Karola Jonszera w Poznaniu. Warunkiem jest to, że zakupione misie muszą być nowe. Zachęcamy wszystkich do udziału w akcji, zarówno uczniów liceum, jak i gimnazjum. Podajemy wyniki konkursu na najładniejszą dynię. Pierwsze miejsce zajęła klasa 3A, otrzymując maksymalną liczbę punktów. Drugie miejsce klasa 3B oraz trzecie miejsce klasa 1D. Na dzień 2 listopada 2016 roku w Lidze 15 prowadzi klasa 2D. Tuż za nią klasa 1D i 3B. Gimnazjum. Wszystkich chętnych uczniów, którzy chcieliby włączyć się w pracę samorządu uczniowskiego, zapraszamy na spotkania w każdy wtorek o godzinie 15.30 do sali numer 18. Miłośników piłki siatkowej zapraszamy na SKS-y w środy o godzinie 14.30. Zachęcamy do subskrypcji radiowej 15 oraz udostępniania naszego kanału. W ten sposób nie przegapicie najnowszych audycji. Ciekawa rozmowa. Witam serdecznie w radiowej 15. Gościmy dzisiaj Kacpra Jankowiaka. Dzień dobry pani. To jest nasza druga audycja w radiowej 15 i tak naprawdę przyznam się, przygotowując materiał, o czym tak naprawdę moglibyśmy dzisiaj porozmawiać, to zadałam sobie jedno pytanie. Czy ty w ogóle pijesz kawę? Czasami mi się zdarzy wypić. Wiesz, dlaczego mnie to zastanowiło? Dlatego, że konwencja naszych rozmów z różnymi osobami właśnie ma polegać na tym, że ma przypominać takie spotkanie kawiarniane przy kawie, przy herbacie. Zajmujesz się na co dzień, wiem też, że od lat muzyką, prawda? Co dwa dni. Znamy się nie od dziś, Kacper, bo tak naprawdę jeszcze przed liceum mogłam poznać Twoje zdolności wokalne, ale także też twórcze. Myślę, że to całościowo trzeba potraktować. Podejmuję tematy. Ja mało rapuję, to trzeba w ogóle wziąć pod uwagę. To jest punkt pierwszy, bo bardziej zajmuję się produkcją muzyki w sensie podkładów muzycznych. Pisaniem tekstów. Znaczy, no w tej chwili, no, to tam się zmienia u mnie, a też dość dużo rzeczy robię do szuflady, żeby potem jakoś to publikować, wystrzelić z tym do internetu. Może będzie pomysł na inną rzecz, kolejną. Kiedyś robiłem to z myślą, żeby gdzieś tam zaistnieć w tym całym świecie jakimś tam. Teraz to już bardziej jest tylko pasja, coś co po prostu pozwala mi uciec od tego codziennego życia i ewentualnie raz po raz z tego sobie zarobię jakieś pieniądze i tak to wygląda. Jak określić Twoją działalność? Jestem beatmakerem. Po prostu jestem tak jakby kompozytorem w pewnym sensie. Nie chciałbym, żeby ktoś to odebrał, że w taki sposób, że mocne słowo. Tak. Znaczy, no, komponuję po prostu wszystko, co tworzę, to znaczy swojego czasu jeszcze 2 lata temu korzystałem z sampli melodycznych, czy tutaj jakichś tam utworów, na przykład z lat 80. soulowych, funkowych, jazzowych itd. Natomiast teraz w sumie stawiam na własne kompozycje. A jak to jest? Komponuję perkusję, wszystko co słychać, to robię samemu po prostu. Wiadomo, że tam niektóre dźwięki pochodzą z wtyczek i to są dźwięki tworzone przez komputer. Ja tego samego nie tworzę, ponieważ też nie tworzę synfów i tak dalej, tak zwanych dźwięków generowanych właśnie przez komputer i tak dalej. Korzystam bardziej z gotowych presetów, chociaż czasami wiadomo, moduluję te wszystkie dźwięki. No po prostu komponuję, tworzę perkusję, robię bas w dość dużym skrócie. A ile czasu, powiedz mi, zajmuje ci praca nad tym, tak? W ciągu tygodnia? To zależy, bo ja to w ogóle nie zwracam uwagi, nigdy na to nie zwracałem uwagi, nawet nigdy nie chciałem zwracać. Po prostu jak coś mi naszło, to robiłem, tyle ile trzeba było, to robiłem. I to, tak to widzę. Po prostu jakoś nie zaprzątałem sobie tym głowy, bo po prostu nie uważam, żeby to było istotne.
A czy w klasie wiedzą, czym się zajmują? Coś tam wiedzą. Coś tam mówią. A nauczyciele coś tam, wiedzą? Coś tam się śmiali w pierwszej klasie. A nauczyciele wiedzą? Też wiedzą. Znaczy, chyba nie wszyscy, ale wiedzą. Nie jest jakaś chwilowa tylko przyjemność. Znaczy, to na pewno to nie jest na pewno coś chwilowego, coś co tam przyszło, co pojawiło się w moim życiu tak na chwilę. Jest po prostu coś, co zawsze mi towarzyszyło. Muzyka zawsze mi tam, znaczy od pewnego momentu mojego życia zaczęła mi towarzyszyć. Był właśnie rap. Wszystkie te inne podobne tego typu brzmienia. Nie sądzę, żeby cokolwiek miałoby się zmienić w tym temacie. Gościem moim był dzisiaj Kacper Jankowiak. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Również? Uchylę rąbka tajemnicy. Tak naprawdę twórczość Kacpra będzie nam towarzyszyła w każdej audycji, ponieważ fragmenty jednego z utworów będą wszyscy słyszeni cały czas. Dziękujemy serdecznie. Do usłyszenia. Cześć.